To jest zabór, że nie dziecka, że dziecko z autyzmem wszystko bardzo mocno odczuwa. To nie jest choroba. To jest taka zaburzenie mózgu. Tylko jest obuchone gogły bogami. Może jest taki komputer. Takie kapelki mózgu. Za dużo rzeczy na mózgu. Ta się psuje. On nie może ułożyć świata. Puzli. Że jakby on wszystko, że jakby dla niego wszystko było na odwrót. Ciężej jest im pokonywać jakieś lęki. Osoba z autyzmem jest bardzo zdolna. Osoba z autyzmem jest bardzo zdolna. One są bardziej spostrzegawcze niż ludzie. Niż osoby, które nie mają autyzmu. Nie lubi zmian. Nie lubi zmian. Osoby z autyzmem nie lubią być w tłumie, bo potem źle się czują. Nie patrzą do góry i nikogo nie widzą. Bo jeżeli ktoś chce z nim porozmawiać i zobaczyć oczy, to po prostu od razu inaczej, po prostu oczy odwraca gdzieś indziej. Widzę, widzisz wzrokiste osoby. Bo ludzie z autyzmem nie zwracają na ludzi uwagi. Przeszkadza na przykład jej tłum, głośny zap, głośne dźwięki. Nie lubię mocnego światła. Nie lubię zapachów perfumy. Nie lubię za mocnego hałasu, no i wtedy nie lubię za mocnego słońca, więc ja. Nie umiem mówić, co są i muszą lęko pokazać. Osoby z autyzmem nie rozumieją uczuć i emocji. Nie potrafią mówić o swoich uczuciach. Nie można się skupić śmiać, jak ma autyzm. Ta osoba jest taka sama. Każdy jest inny. Każdy jest tak samo wartościowy. Ludzie z autyzmem są podobni do zwykłych ludzi. Bo każdy z nas jest inny. Każdy. Na przykład moja koleżanka. I co, że ma autyzm? Ale i tak się ode mnie wyróżnia i od każdego. Każdy się wyróżnia od każdego. I każdy z nas jest inny. I nie znaczy, że ktoś jest lepszy albo gorszy. Osoba z autyzmem inaczej widzi świat. Osoby z autyzmem widzą inaczej świat niż my. Taki rozmazany świat. Jest taki niebieski, kolorowy. Ma układać taki sam wzorek. Dzieci, jak dzieci nie mówią, to po mikrofonu rękoma mówią. Inaczej widzą jak my, no nie mogą układać te puzzle. Widzą każdy szczegół, ale nie mogą złożyć tych wszystkich szczegółów. W szkole jest duży hałas, dzieci biegają, to bardzo często widać, jak to dziecko siedzi w kącie i zatyka uszy, jakby się tego bało. Nawet jak wchodzisz do sklepu i tam jest głośno, są bardzo mocne światła, to dziecko czuwa to bardzo mocno. Na przykład jak chcesz, żeby dziecko przymierzyło z autyzmem nowe ubranie, to czasem odreaguje to jakby dotykało kaktusa, czyli że to może ją boleć. Kochają, to może zdarzyć się tak, że biegną do ciebie i cię przytulają, ale nie czują tego, że bardzo mocno od ciebie uciskają, a ty krzyczysz, bo one czują jakbyś siebie... Jakby ich tam w ogóle nie było. Jakby one tak delikatnie ściskają, a tak naprawdę to one bardzo, bardzo mocno ściskają w naszej skórze. Jak na przykład osoba z autyzmem chce przytulić osobę, koleżankę lub kolegę,
to przytulają mocno, bo on tego nie czuje, na przykład, że mocno przytulił. Czuje, że lekko przytulił. A co osobę to boli? Bo mama i tata są tak okuziata, co się zamyka uszy. Dzieci stoją na pociąg i tam jest taki guzik, żeby otworzyć drzwi. Na przykład to dziecko tego się bardzo boi, guzików. Bardzo boi się ich wciskać. Na przykład widzicie, że dziecko z autyzmem stoi i nie chce wcisnąć tego guzika. Możecie wcisnąć ten guzik i otworzyć dla niej drzwi, żeby nie musiało się bać kliknąć guzika. I jak jakaś osoba jeszcze nie widziała tej osoby, która jeszcze nie poznała i się patrzyła o tako, no to jak układała taki sam wzór, no to w końcu na jej popatrzyła w oczy. Musimy słuchać. I osoba z autyzmem boi się różnych rzeczy, na przykład fajerwerków, jazdy pociągiem. Czasami nie umiem nawiązać przyjaźni. Też różne rzeczy wydają się większe. Wszystko jest bardziej intensywne. Wszystko jest głośniejsze. Mój brat często zatyka uszy i lubi bawić się sam. Jak jest w szkole, tam jest potężny hałas, to się stresuje. Jak na przykład dziecko pisze mnie i sprawnie, jest długi tekst, to gubią się nim wyrazy. Jak widzą bardzo dużo kolorów, to wtedy się stresują i się tak jakby kulą. Takie dla nich czasami jest tak niewyraźne, ale czasami jest wyraźnie i inaczej czasami postrzegają właśnie świat. Od osoby z autyzmem można się nauczyć pomagać, kochać. Że możemy panować nad swoimi emocjami w różne sposoby i że możemy się nauczyć o nich, jak się uspokajać i jak możemy się uspokajać. Na przykład takie dziecko z autyzmem możemy zobaczyć w parku, jak cały czas się bawi przy drzewie. Wtedy możesz do niego podejść i powiedzieć, czy mogę się z nim pobawić. Pewnie ono nie zareaguje, ale możesz usiąść obok niego i jakby się z nim bawić. Wtedy to może mu poprawić humor. Dziecko z autyzmem można nauczyć się, jak często to samo robi, to się od niego zapamiętuje wszystkie rzeczy, które jak on robi to samo, to on też to robi to samo i zapamiętuje te, co wcześniej robił. Można się nauczyć uśmiechu, miłości. Można nauczyć się kochać. Można się nauczyć dokładności i miłości do różnych ludzi. Od osoby z autyzmem możemy się nauczyć uspokajać i radzić sobie w trudnych sytuacjach. Od osoby z autyzmem można się nauczyć matematyki i polskiego. Od osoby z autyzmem można się nauczyć ładnie rysować. Uczymy się kochać od nich. Osoby z autyzmem można się uczyć różnych rzeczy. Nie musisz się zgadzać na złe zachowania. Szkoła to miejsce, gdzie wszyscy powinni być równi. Akceptuj hobby innych dzieci.
osób. Tolerancja to akceptowanie ludzkiej odmienności. Opiekuńczość. Zrozumienie. Akceptacja. Dobroć. Cierpliwość. Współczucie. Wyrozumiałość. Życzliwość. Szacunek. Pomoc. Przyjaźń. To tolerancja!